Wisła z pewnością skrywa wiele tajemnic, a ostatnio opublikowane w sieci nagranie jest tego doskonałym dowodem. Mężczyźni wyłowili z niej prawdziwego potwora. Po chwili jednak stało się jeszcze coś, czego chyba nikt by się nie spodziewał. Zdjęcia i film odbierają mowę, musicie to zobaczyć. Wisła nie wydaje się raczej rzeką szczególnie nadzwyczajną, bo w końcu o wiele więcej niespotykanych okazów roślin czy ryb możemy znaleźć w zagranicznych morzach, a już tym bardziej w oceanach. Dlaczego więc Wisła miałaby zwracać uwagę? Krótki film, który opublikowano w serwisie YouTube, udowadnia, że nigdy nie możemy być pewni tego, co skrywane jest pod taflą wody. Wyłowienie tego stwora wywołało sporo szumu. Wisła, wyłowili istnego potwora. Po chwili stało się najbardziej niespodziewane o niecodziennym zajściu, informuje serwis Echo Dnia. Jak możemy się dowiedzieć, świętokrzyska ekipa Team Szmaciarze i Przyjaciele zajmuje się na co dzień poszukiwaniem w rodzimych wodach największych okazów sumów. Ten sezon nie był przez nich dotychczas uznawany za nadwyraz udany, bo choć złowili kilka większych sztuk, najczęściej mierzyły one niewiele ponad metr. Przełom nastąpił 27 sierpnia, gdy za swój cel obrali Wisłę. Nie minęło wiele czasu, a im udało się wyłowić gigantycznego suma, mierzącego 212 cm długości i ważącego około 60 do 70 kg. Chłopaki się śmieją, że mam wyrozumiałą żonę. Najpierw czekała, aż złowię pierwszego dwumetrowca, żeby się ożenić, teraz na podobnego, żeby urodzić nasze pierwsze dziecko, mówi Krzysztof Rózga, przytaczany przez serwis Echo Dnia. Krótkim nagraniem ekipa podzieliła się na swoim kanale w serwisie YouTube. Kamera dokładnie uchwyciła wielkiego stwora, choć jego rozmiary najlepiej oddają zdjęcia, które znaleźć możemy na stronie Echo Dnia. Ten dzień Team Szmaciarze i Przyjaciele zapamiętają na długie lata, bo jak doskonale wiedzą, nieprędko może się powtórzyć. Dwa. Wstrząsająca relacja zgwałconego mężczyzny. Szczegóły tylko dla osób o mocnych nerwach. 3. Niektórych szczerze zaskoczył fakt, że zaledwie chwilę po wyłowieniu tak nieprawdopodobnego okazu, na co cały zespół czekał już od dawna, wypuścili go z powrotem. Team Szmaciarze i Przyjaciele słyną jednak z tego, że choć polują na podobne potwory, za każdym razem zwracają im wolność. Ile akcji, tyle pożegnań, kwituje pod filmem ekipa. Źródło: Echo Dnia.